Dobra. Nazywam się Gałkiewicz Maciej, jestem sysadminem w Shelly Cloud i chciałem dzisiaj trochę powiedzieć o systemie składowania danych, który się nazywa CEF. Czym jest CEF? Przede wszystkim jest zunifikowanym środowiskiem, gdzie możemy składować dane, czy to w postaci obiektów jak RADOS-GW, poprzez RADOS-GW, czy w postaci urządzeń blokowych jak RBD, czy plików przez rozproszony system plików CFFS. No jak kogoś bardzo boli, to może szczegółowego LibRADOS-a użyć do komunikacji z klastrem i też sobie tutaj wymyślić dowolną formę składowania tych obiektów. Największe jego zalety, no oczywiście jest open source'owe, bo inaczej byśmy o nim nie mówili. High availability, czyli zrealizowany poprzez replikację i brak pojedynczego punktu awarii. Striping, czyli wiadomo, przyspiesza znacznie pracę z obiektami, które są rozproszone na różnych nodach. Jest bardzo łatwy w zarządzaniu, no, dodawać i usuwać nody, czyli zwiększać jego pojemność takiego klastra jest dosyć proste. Robi się to automatycznie. Samonaprawiający się, czyli tak naprawdę, jeżeli jakiś nod padnie, system to wykryje, klaster to wykryje i odpowiednio przerzuci dane. Wszystkie dane są oczywiście jakoś tam replikowane w takiej ilości, jakbyśmy sobie życzyli. No i jeżeli wykryje taką utratę noda, no to odpowiednio replikuje na kolejne, tak? Byśmy zawsze mieli przynajmniej te dwie kopie. Deweloperzy CFN twierdzą, że skalowalność jest do exabajtów, tutaj podpowiedź jest do 18, to jest po petabajtach, ale tak naprawdę, no to słyszałem o klastrze w petabajtach, tak naprawdę nikt jeszcze nie wie tego, czy to tyle wytrzyma, ale no są rozwiązania produkcyjne w petabajtach, działają, także wiem, że Dreamhost używa, także jest to możliwe. Z myślą o tanim sprzęcie. Nie potrzeba żadnych drugich macierzy, żadnych tam rajdów, żadnych nie wiadomo czego, zwykły desktop nawet, czy zwykły serwer bez żadnego niesamowitego sprzętu, w zupełności wystarczy. No i ostatni punkt, czyli support. No tak naprawdę w przypadku projektów open source'owych to różnie bywa. Coś działa, coś nie działa. Coś może wydadzą w tej wersji, coś może w tamtej, coś może za rok, coś może w pół. Ale tutaj jest naprawdę dobrze. Tutaj LTS-owe wersje wychodzą co 3 miesiące. Co chyba dwa wychodzą deweloperskie. Jak ktoś bije na IRC, na listę mailingową, coś nie działa, to ci deweloperzy praktycznie pomagają. Faktycznie realnie są w stanie rozwiązać nasz problem, a nie tak jak to czasami w różnych projektach bywa, że leży to latami. I teraz jak takie typowe rozwiązania high availability działają? No mamy jakąś tam sieć dystrybową, przez którą dobieramy się do jakiegoś frontendu. Taki frontend oczywiście fajnie może był redundantny, tak? No bo jak coś padnie, to dobrze, żeby jakaś inna maszyna przejęła jego rolę. I dopiero taki frontend rozmawia z backendem, gdzie przetrzymywane są dane. Założenie jest tutaj takie, że ten backend jest niezawodny sam sobie, że on potrafi sobie poradzić z awariami. No i po prostu jest założenie tak, że jest to niezawodna macierz. W przypadku CEF-a jest zupełnie inny model. Nie ma frontendu, który tam był wąskim gardłem. Tutaj on w ogóle nie występuje w wąskim gardłem, dlatego że oczywiście wszystkie dane muszą przez niego przejść. Tutaj klienci, którzy chcą te dane zapisywać czy odczytywać, rozmawiają bezpośrednio z komponentami, które zapisują dane czy odczytują z lokalnego dysku. Założenie jest oczywiście takie, że wszystko może się popsuć, każdy serwer, każdy dysk. Dlatego są to zawodne komponenty i klaster musi sobie sam poradzić z tym, że coś się popsuje. No ale tak mówię o tych komponentach, nie za bardzo wiadomo o co chodzi. Żeby zbudować sobie taki klaster CEF-a potrzebujemy dwie tak naprawdę usługi. Mona, czyli usługę, która propaguje informacje o klastrze, która klientom mówi, gdzie są wszystkie inne komponenty i tak dalej. OSD, która jest faktycznie usługą, która zapisuje te dane z dysku i odczytuje i oczywiście przekazuje klientom. To właśnie OSD jest tym komponentem z poprzedniego slajdu. No i MDS, on jest tak naprawdę używany tylko i wyłącznie w przypadku CFFS-a, czyli tego rozproszonego systemu plików, ponieważ no, przetrzymuje metadane tych plików. Przyspiesza to znacznie operacje na takie jak LS, tak, czy find. Nie trzeba przerzucać tych danych tam w OSD, nie trzeba tego mielić, odciąża to w OSD z tej pracy i zdecydowanie szybciej to działa. Coś więcej o tym monitorze. No żeby jak klient chce się połączyć z takiego klastra, no to musi potrzebuje trochę informacji, tak? Gdzie, do kogo, jakie porty i tak dalej. I właśnie monitor zawiera te informacje, to jest tak zwana cluster mapa, która tak naprawdę składa się z pięciu innych. Ale o mapach za chwilę, bardziej o high availability monitora. Zapewniony jest poprzez redundancję, po prostu instalujemy
na różnych serwerach taką usługę. Oczywiście tworzymy z nich klaster, one siebie tam widzą nawzajem. No i mając większość, to jest taki algorytm Paxos zastosowany, że quorum jest ustalone przez większość, czyli generalnie mamy na przykład trzy serwery, trzy na trzech istnieją taką usługę, pada jeden, ciągle jest większość, wszyscy są szczęśliwi, wszystko działa. Mamy cztery, pada jeden, wszystko działa, padają dwa, no już nie, nie ma większości, więc nie ma to sensu, dlatego zawsze robi się nieparzystą liczbę monitorów. No ale coś więcej o tych danych, które one tak naprawdę dystrybuują. No przede wszystkim o komponentach przez całego klastra. Tak? Ponieważ klastra jest zbudowany z monów, SDK-ów i MDS-ów, to klienci muszą wiedzieć, gdzie się znajdują i właśnie to wszystko jest zawarte w tych mapach. Dodatkowo OSD ma informacje takie jak o rozmiarze repliki, czyli ile chcemy mieć kopii danego obiektu, bo wszystko chce się przetrzymywane jako obiekt w klastrze, czyli przynajmniej dwa, no bo któryś z serwerów padnie, zawsze mamy jeszcze drugą kopię, tak? Któryś dysk padnie, no dowolna rzecz. No niektórzy stosują trzy, więcej też się nie słyszałem. Z grubsza to tyle. Teraz kolejna z tych map, czyli PG mapa. No przede wszystkim warto było wiedzieć, co to jest PG. PG to jest Placement Grupa, czyli to jest zbiór obiektów. No, deweloperzy wpadli na taki pomysł, że generalnie gdybyśmy chcieli dla każdego obiektu przypisywać mapować każdy obiekt osobno na OSD, czyli na ten serwer, który te dane składuje, to wyszłoby strasznie dużo metadanych, no bo trzeba tak. Który obiekt jest na danym serwerze, jaki jest jego status, czy jest aktywny, czy jest nieaktywny, czy coś tam się z nim dzieje. Jest jeszcze parę innych podbocznych metadanych, dlatego zostały po prostu pogrupowane i dopiero taka placement grupa jest mapowana na dany OSD. Czyli najważniejszą rzeczą, jaką zawiera placement PG Map, jest mapowanie, która placement grupa, który zbiór obiektów jest mapowany na które fizyczne serwery. Mamy kilka strzałek, no bo replikacja, jak mamy w ilości dwóch, no to każda placement grupa musi być przynajmniej na dwóch serwerach. No i ostatni element układanki to jest crash mapa. Crash mapa to jest tak naprawdę budowanie hierarchii naszych OSD. Może nie będę opisywał każdego po kolei, ale generalnie widać gołym okiem, że na jednym hoście są 2, 0 i 1, na drugim 2 i 3. Oba hosty są w raku. Czyli rack to jest takie odniesienie do fizycznego racka, czyli szafy, w której mamy te serwery. No jak już opiszemy sobie taką hierarchię, ona tu jest bardzo uproszczona, można mieć wiele racków, wiele data center i tak dalej. No to potrzebne są jeszcze jakieś reguły, na podstawie których CEF zdecyduje, gdzie popchnąć te dane. Tak? I tu mamy taką właśnie regułę. I tak naprawdę najważniejsze są te trzy ostatnie kroki, czyli take default, czyli zacznij od racka, tak? Wybierz liść o typie host. Czyli idź generalnie w dół drzewa i wybierz tam po jednym OSD, tak? Ostatni krok to jest właśnie to, skorzystaj z tego, co znalazłeś. No dobrze, czyli mamy 5 map, klienci i komponenty muszą je posiadać, żeby móc, klienci, żeby móc te dane zapisywać lub odczytywać, klaster, no po to, żeby mógł poprawnie pracować. Więc brakuje nam jednej podstawowej informacji. Gdzie jest obiekt? No bo wiemy, jak placement grupy mapowane są na serwery, wiemy, gdzie są serwery, tylko nie bardzo wiemy, gdzie jest obiekt, w której placement grupie. No i to jest bardzo sprytnie rozwiązane przez algorytm crash, który w największym uproszczeniu, licząc sobie hasze z różnych tam ID i tak dalej tego obiektu, jest w stanie stwierdzić, w której placement grupie znajduje się obiekt. No i jak już wie, w której łączy się z odpowiednim OSD, bo to jest mapy. To jest też bardzo dobre rozwiązanie z tego powodu, że odciąża, nie trzeba się pytać klastra, gdzie są obiekty, więc działa to raz, że szybciej, dwa, że mniej obciąża serwery. Coś więcej jeszcze o tym komponencie OSD. Powiedzieliśmy o Monie, że on te najważniejsze informacje dystrybuuje, OSD zapisuje na dysku i odczytuje. Zwykle robi się tak, że robi się jeden OSD na jeden dysk. Jeden dysk fizyczny, tak? Ale to nie jest tak, że to jest jakoś tam blokowo, tylko generalnie musi być jakiś system plików. Wspomniany tu wcześniej BTRFS kiedyś działał. W wersji tam gdzieś 3.2 kernela, nawet w 2.6.32, ale od 3.9 pojawiły się takie problemy, przynajmniej w kooperacji z CEF-em, że generalnie musieliśmy z niego zrezygnować, bo to były ciężkie bugi z kernela, wypluwały i generalnie nic się z takim serwerem nie dało zrobić. Przeszliśmy na XFS-a. Jest względnie podobnie szybki, przynajmniej według testów DevSów tam CEFA. BTRFS był najszybszy, dlatego używaliśmy, a robimy też takie dosyć nowe technologie, dlatego staramy się w nie pchać, mimo tego, że nie są doskonałe,
ale niestety zbyt bardzo jest to jeszcze niedopracowany system, żeby w przypadku CEFA z niego korzystać. Przyzwyczaja się znak zapytania, tam oni próbują, czy się uda, to coś tam im się udaje, jeszcze potrzebne jest troszkę jeszcze developmentu, żeby to doprowadzić do działania jakiegoś sensownego. OSD jest odpowiedzialny za replikację, czyli tak jak widzimy na tym schemacie, klient rozmawia tylko tak naprawdę z jednym OSD, mimo tego, że dane są przetrzymywane przynajmniej w dwóch miejscach. I to OSD odpowiedzialny jest za to, żeby te dane przepchać do innych. Oprócz tego sprawdza integralność danych poprzez data scrubbing, czyli generalnie patrzy bit po bicie, czy kopie obiektów w klastrze są takie same. No i tu mamy taki przykładowy stan klastra. Generalnie jak coś się psuje z techem, to jest pierwsza kamera, która mi się wydaje, żeby zobaczyć, co w ogóle się dzieje. Tu jest health ok, wszystko jest fajnie, mamy jednego MOMA, 4 OSD, ileś tam tych PGS-ów, tak, czyli tych grup obiektów. Wszystkie są active, wszystkie są clean, czyli wygląda, że jest ok. Ileś tam gigabajtów, to jest takie podsumowanie, gdzie jeżeli coś się dzieje, pierwsze to właśnie sprawdzamy tutaj. No i co możemy zrobić z tym systemem? Poza tym, że możemy składować obiekty, tak jak na przykład jest usługa Amazona S3, tak, dla web developmentu to się bardzo przydaje. Tak samo możemy skorzystać ze Swifta w OpenStacku, który de facto robi to samo, tylko możemy sobie to sami zainstalować. Możemy używać urządzeń blokowych, czyli zamiast jakoś tam eksportować po jakimś tam iSCSI, możemy użyć RBD, który jest bardzo dobrze supportowany i przez KVM, i przez de facto Libvirta. Możemy do tego to wszystko podpiąć pod OpenStacka, który generalnie w wielkim skrócie tworzy nam z automatu maszyny wirtualne i może właśnie korzystać z tych wolumenów RBD w CEFie. Oprócz tego OpenStack ma swoją konkurencję, która również wspiera CEFa, no i Hadoop też konkurent. Tu akurat nie mam za bardzo doświadczenia, wiem, że da się zrobić go na CFFS-ie. Pytania? Tylko nie wszyscy naraz. Ja nie chciałbym tylko dopowiedzieć tak, jak właśnie ciekawostkę, że czemu akurat CEF jest interesującym, szczególnie system operacyjny. Na przykład można go podpiąć jako urządzenie blokowe, które jest replikowane na wiele fizycznych maszyn. To jest wygodne, bo replikowane na przykład przy trzech kopiach, co rzadko się zdarza. Mamy Postgresa, chcemy upewnić się, że on będzie działał, bo wtedy na to by się nie działo, żeby dane nie zostaną utracone. Nawet jeżeli któraś z maszyn fizycznie przechowują te dane, padnie, możemy tego samego, tego Postgresa właśnie zreplikować za pomocą urządzenia blokowego obsługiwanego przez CEFa dokładnie na 3 albo więcej komputerów. Poziom wyżej jakby już nie musimy polegać na poszczególnych dyskach, nie musimy polegać na poszczególnych systemach operacyjnych. Możemy sobie zreplikować całość bardzo skutecznie. Macie jeszcze nagrodę? Tak, tamten kubek. Dobra. To w takim razie moje pytanie jest, w której mapie jest zawarte, gdzie jest obiekt? No to są fajne rzeczy, ja bym się zastanawiał. Jestem grupa. A tu lepszy. Nie? Klucz do gry jeszcze wyrzucił. Taki kubek nie zostanie. No dobra, to może jakieś inne. To może jak się nazywa autor tego systemu. A nie, nie mówiłem. Tak się nazywa. Kurczę, my zagięliście, miałem tylko jedno pytanie przygotowane. Czego to sztuka? Czekaj, no co tam jeszcze ja mówiłem? Dobra, to jak się nazywa zbiór, w którym grupowane są obiekty? No masz. Zobaczmy, jak to tak będzie.